1944 roku wschodnie ziemie Polski pomiędzy Bugiem a Wisłą zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną. Jednak nie dla wszystkich czas ten okazał się pełną wolnością, dlatego że nagle NKWD oraz Urząd Bezpieczeństwa zaczęły ścigać tych, którzy od 1939 roku walczyli za Polskę w pełni niepodległą i wskrzeszoną w granicach sprzed 1 września 1939 roku. Tutaj na Pradze Sowieci pojawili się w połowie września 1944 roku i od razu rozpoczął się terror wobec żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Przede wszystkim wobec żołnierzy i oficerów Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Współczynnik NKWD-zistów oraz funkcjonariuszy bezpieki na 1000 mieszkańców wtedy właśnie we wrześniu i w październiku 1944 roku na Pradze w Warszawie był największy. Powstały pierwsze więzienia. Przy ulicy Sierakowskiego, Cyryla i Metodego, ale przede wszystkim to więzienie. Śledczo-karne numer 3 przy ulicy 11 listopada 68. To tutaj w latach 44-56 skrytobójczo zamordowano i torturowano ponad 1000 patriotów polskich. Dzisiaj już nic nie zostało z tego miejsca i tylko wspomnienie tego, iż ludzie ci ginęli za Polskę naprawdę niepodległą. Sowieci musieli bardzo obawiać się polskiego podziemia antykomunistycznego, skoro na mocy specjalnego rozkazu z października 1944 roku skierowali na nasze ziemię specjalną dywizję NKWD, liczącą ponad 10 tysięcy żołnierzy i oficerów świetnie uzbrojonych z bronią maszynową i z bronią pancerną. Do tego dochodziły jeszcze rodzime formacje zbrojne Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i Wojska Wewnętrzne. Rzeczywiście w Polsce nadal w lesie pozostawały tysiące bojowników, żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, których jedynym celem był honor i walka o pełną niepodległość. Z punktu widzenia Sowietów należało całkowicie zdusić polskie podziemie antykomunistyczne. Było już oczywiste, że każde więzienie w Polsce zapełni się patriotami i bojownikami o niepodległość. Tak też było w przypadku więzienia Toledo. Wkrótce zostałem przewieziony na 11 listopada. Dostałem ubranie więzienne, te drelichy, jakaś tam bielizna, czapka, płaszcz i okulaki, znaczy buty drewniane. No, najpierw zamknięto mnie w takiej celi i zapytał się klawisz, czy będę pisał odwołanie od wyroku. Trzeba napisać. No to mi przyniósł kartkę papieru, pióro i kałamarz. Atrament był tak rozwodniony, że ledwo go widać na tym papierze. Poza tym stalówka była złamana. Ja musiałem tak to każdy wyraz napisać, ale coś tam napisałem bez żadnego takiego przekonania. Napisałem to odwołanie. No i po pewnym czasie kwarantanna, więc w takiej małej celi, tak z grubsza biorąc, mogła mieć niecałe 2 metry, dwa łóżka piętrowe, 2,5 metra może miała długości i kibel za łóżkami stał. Było nas tam 18. Więzienie Toledo przy ulicy 11 listopada na warszawskiej Pradze znajdowała się z dala od centrum miasta, od ludzkiego zgiełku, a na tym przecież oprawcom, polskim komunistom oraz Sowietom zależało, żeby nikt nie wiedział, co tam się dzieje. A działy się tam naprawdę horrendalne sceny. Torturowanie ludzi oraz późniejsze egzekucje. Tacy oprawcy jak Poddębski, Landsberg, czy szczególnie Julia Luna Brystygierowa, która właśnie w Toledo stosowała szczególnie okrutną torturę o nazwie szuflada. Na czym to polegało? Otóż genitalia mężczyzny były wkładane do szuflady, szuflada była zaciskana, w tym samym czasie Julia Luna Brystygierowa bezwzględnie biła mężczyznę po twarzy. Inne tortury, o których trzeba powiedzieć, to chociażby karcer, gdzie nie było okna ani urządzeń sanitarnych, a więźniowie mogli tam przebywać kilka dni, oraz przede wszystkim tak zwana trumna. Dlaczego taka nazwa? Trumna to była dziura w murze o długości 180 cm, szerokości 60, a wysokości około 40 cm, gdzie nieszczęśnik
był wsuwany na często całą dobę nago. Dlatego był wsuwany, że nie powiedział w czasie przesłuchania tego, co oprawcy chcieli usłyszeć. W Toledo również więźniów rozstrzeliwano. Był do tego przeznaczony specjalny bunkier, a strzelano z rewolwerów Nagant. Podobnie zresztą jak w Katyniu, w Starobielsku i w Ostaszkowie. Ale krew w żyłach mrozi informacja, co się działo z ciałami ofiar. Otóż były one często wyrzucane poza obręb więzienia, przysypywane śmieciami, następnie wapnem, znowu ciała. Po wojnie nawet zasadzono tam drzewa i wybudowano osiedle. Takie sceny rozgrywały się już po wojnie, w 1945 roku, kiedy wszyscy myśleli, iż skończyły się okropności i zaczęła się nowa era w historii Polski. Ale nie dla wszystkich. Dla tych, którzy trafili do więzienia w Toledo, zaczął się marsz ku pewnej śmierci, ale wcześniej były jeszcze okrutne tortury. W Toledo zginęło ponad 1000 patriotów polskich. Między innymi wszystko było akceptowane przez naczelnika tego więzienia, porucznika Kazimierza Szymonowicza, pseudonim Krwawy Kazio. Dlatego miał taki pseudonim, że słynął z osobistego wykonywania wyroków. A jeżeli akurat danego dnia nie chciał wykonać wyroku, bądź nie miał czasu, wysyłał tam swojego nieletniego, niepełnosprawnego intelektualnie zastępcę, który to w jego imieniu robił. Kazimierz Szymonowicz Krwawy Kazio przeżył wojnę, jednak w inny sposób dopadła go sprawiedliwość. Miał syna, który studiował w Akademii Sztuk Pięknych. W Warszawie powszechne znane było to nazwisko, że Szymonowicz z Tolego pastwił się nad polskimi patriotami więzionymi w tychże właśnie komunistycznych kazamatach. I nie mógł syn Szymonowicza wytrzymać psychicznie, dlatego popełnił samobójstwo. Wiele wskazuje na to, że sam Kazimierz Szymonowicz też popełnił samobójstwo i w ten sposób można powiedzieć, że sprawiedliwości stała się zadość. II wojna światowa w Polsce wcale nie zakończyła się w roku 1945 wraz z pokonaniem III Rzeszy. Tysiące patriotów polskich, rozpoczynając walkę w roku 1939, nie sądziło, że przyjdzie im tę walkę kontynuować do 1956 roku. Bowiem, gdy pokonali czarny totalitaryzm, trzeba było rozpocząć walkę z czerwonym totalitaryzmem. Najwybitniejsi przedstawiciele polskiego narodu, tacy jak Witold Pilecki, Stanisław Skalski, Jan Rodowicz-Anoda bądź Inka, było katowanych, męczonych i mordowanych w wielu więzieniach na terenie całej Polski, w katowniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Chociażby tu w Warszawie na Pradze, w więzieniu Toledo, przy ulicy 11 listopada 68. Ich jedyną winą było to, że pragnęli Polski w pełni niepodległej.